mieszanki aromatyzowane, mieszanki z dodatkami, herbata z różnymi owocami, przyprawami, kwiatami, korzeniami, ziołami i wszystkim innym, to temat, który pozwala się nieco pobawić, zwłaszcza w obliczu zbliżających się świąt, kiedy własnoręcznie przygotowana herbata czy mieszanka herbaciana może być fantastycznym prezentem dla kogoś albo dla samego siebie na świąteczny czas. Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Jak się robi takie mieszanki? No oczywiście przemysłowo. Nie jesteśmy w stanie odtworzyć żadnej skupnych mieszanek, ponieważ po pierwsze nie znamy proporcji, po drugie nie znamy procesu produkcji takiego przemysłowego i w ogóle, ale co najważniejsze, nie mamy dostępu do aromatów. To są mieszanki aromatyzowane. Tu niektórzy się niepokoją od razu, ponieważ aromat kojarzy się z jakąś chemią. Zwróćmy uwagę na to, że tak naprawdę syntetyczne, chemiczne aromaty, one nie znajdują się w herbacie. Najczęściej w odświeżaczach do powietrza, w płynie do podłogi, i, nie wiem, tam w paście do zębów albo w różnych takich rzeczach mniej spożywczych. W tych spożywczych pojawiają się zwykle identyczne z naturalnymi albo naturalne, a w herbacie no, zwykle naturalne, ponieważ bardzo się to czuje. Generalnie niezbyt udany aromat w herbacie aromatyzowanej od razu się obnaża, wychodzi na wierzch i no nie jest to apetyczne. Stąd nie bójmy się, aczkolwiek nie mamy dostępu do takich aromatów, nie jesteśmy w stanie sobie tego zrobić, więc nasza domowa mieszanka, niezależnie od tego ile i jakich tutaj składników nawrzucamy, nie wyjdzie dokładnie taka jak ta, którą kupimy. Mimo to jesteśmy w stanie zrobić coś fajnego, coś pysznego. Jak się za to wziąć? Przede wszystkim potrzebna nam jest baza. Baza herbaciana, która w moim przypadku będzie czarna, ponieważ pora roku i w ogóle nastrój świąteczny raczej skłania mnie do herbaty czarnej, ale wy wybierzcie co chcecie. No nie polecam aromatyzować bardzo delikatnych i szlachetnych herbat. Nie nadadzą się herbaty japońskie o charakterystycznym smaku, czy najszlachetniejsze białe herbaty, które raczej są dość łagodne. Raczej nie za bardzo darjeelingi wśród czarnych, za to intensywna ceylońska herbata, taka zielona chińska, bajmutan wśród białych, rooibos, który herbatą nie jest, ale również może być świetną bazą do mieszanki, czy yerba mate, jeżeli na przykład ktoś, kogo będziemy chcieli obdarować, gustuje w aromatyzowanej yerbie. Możemy użyć takiej mieszaniny. Musimy zwrócić uwagę na to, żeby nie przesadzić. To jest najważniejsze. Tak naprawdę przesadzić możemy na dwa sposoby, albo nawet na trzy, bo przede wszystkim przesadą może być użycie wszystkiego, co tylko mamy. Wyobraźcie sobie spośród tej tutaj ślicznej palety, gdybyśmy dali po trochu wszystkiego, to tak naprawdę czy ta mieszanka byłaby fajna? Starajmy się wzorować na kupnych mieszankach. Kiedy sobie kupicie jakąś mieszankę i przeczytacie skład, to zauważycie, że oczywiście na pierwszym miejscu zwykle jest herbata, której jest najwięcej i która jest bazą, ale później tych dodatków mamy kilka, czasem nawet tylko jeden, dwa, no, 5, ale nigdy 10, bo po prostu nie poczujemy każdego z nich, nie ma to sensu. Druga przesada, której możemy się dopuścić, to możemy dać albo za dużo, albo trzecia przesada za mało. Czyli pamiętajmy, że bez udziału aromatu, czyli takiego płynu, którego maszyny rozpylają w kręcącej się w wielkiej jakby betoniarce, w wielkim bębnie suchej herbacie, to bez tego nie jesteśmy w stanie zrobić tak samo intensywnego aromatu. Więc jeżeli damy tyle, na przykład truskaweczki, ile znajduje się w kupnej mieszance, no to słabo ją poczujemy. My musimy dać wszystkiego troszkę więcej, ale nie możemy też przesadzić w drugą stronę, nie możemy zdominować herbaty tymi wszystkimi rzeczami. Pamiętajmy, że niektóre są bardziej aromatyczne, niektóre mniej aromatyczne, a niektóre w ogóle nie są aromatyczne i mają na celu gdzieś może ozdobienie całej mieszaniny. To kolejna ważna sprawa. Poza tym, że ma to fajnie pachnieć i smakować, to musi też jeszcze wyglądać. Jeżeli ma to być prezent, jeżeli zamierzamy to na przykład podarować w jakimś ślicznym słoiczku czy coś, no to powinniśmy zadbać też o to, żeby mieszanka ślicznie wyglądała. Przykładem może być herbata jaśminowa. Pewnie znacie jaśminową herbatę. Zauważcie, mam tutaj suszony kwiat jaśminu i gwarantuję wam, pewnie nie czujecie, ale ja czuję, że nie czuję. Jaśmin suszony nie ma zapachu jaśminu, tego pięknego aromatu. Aromatyzuje się herbatę zieloną, najczęściej zieloną, za pomocą świeżego jaśminu, który ten aromat w czasie suszenia traci. Przechodzi on na herbatę, herbata jest jaśminowa, same te kwiaty się wyrzuca,
No i tak się to odbywa. Ale my oczekujemy jednak obecności tych kwiatów. Stąd kwiaty są tam dodane dla ozdoby, dla celów zielarskich, bo napar z jaśminu jest również zdrowy. Ale musi to spójnie wyglądać. Więc my możemy dosypać jaśminu, chociaż nie będziemy mieli tego aromatu jaśminowego. Więc chcemy, żeby to dobrze wyglądało, chcemy, żeby to smakowało i chcemy, żeby dobrze się równo zaparzyło. Przez co niektóre rzeczy musimy potraktować moździerzem, a mam na myśli cynamon. I teraz jak się do tego zabrać, co dodać? No, kiedy już sobie wybierzemy jakąś bazę i będziemy mieli jakąś taką ogólną koncepcję. Ja mam koncepcję na taką deserową, czarną herbatę jesienno-świąteczną i mam już nawet kawałek pomysłu, czego dodam, ale najpierw wam powiem, co tutaj mamy dla przykładu. Czyli mamy kwiaty, o których była mowa. Jest jaśmin, co serdecznie polecam, ślicznie wygląda. Jest bławatek, który osobiście bardzo lubię, bo jest ślicznie niebieski i naprawdę super wygląda w herbacie. No, dla odmiany mamy też i na żółto, może być nagietek, może być słonecznik. Mamy róże, ta ma intensywny aromat, jeżeli lubicie aromat róży, płatki różane świetnie się nadają. Z ziół możemy dodać melisy, możemy dodać na przykład mięty, którą tutaj mamy, polecam eukaliptus, możemy dodać werbeny, co nam dusza, czego dusza zapragnie. I korzenie, które warto trochę rozkruszyć, warto uważać też z nimi. Anysz i goździki, bardzo intensywne, bardzo mocne, dajemy odrobinę. Kardamon, no i oczywiście cynamon musimy rozbić. Suszony imbir, pamiętajmy, nie dodajmy świeżego imbiru, ponieważ on no, siłą rzeczy oklei się, spleśnieje, musi to być suszone. Takie rzeczy polecamy, żeby zrobić kompozycję bardziej taką zimową, korzenną. No i teraz przede wszystkim owoce, bo na to wszyscy najbardziej czekają. Jakie owoce? No oczywiście nie świeże, mogą to być owoce suszone, przy czym one moim zdaniem nie mają aż tak fajnego aromatu w czasie samego parzenia. My polecamy owoce liofilizowane. Można je dostać bez problemu, może nie gdzieś tam w każdym pierwszym lepszym sklepie, ale często używa się ich do jakichś tam porannych owsianek czy płatków, więc są do kupienia. Moim zdaniem najpiękniej wyglądają truskaweczki, jeżyny, to są takie duże, fajne rzeczy, ale świątecznie też na przykład czerwona porzeczka, więc w to troszeczkę poszliśmy. I komponujemy. Tu akurat liofilizowane owoce dobrze moim zdaniem wychodzą, ponieważ zalane wodą ciepłą od razu dają jakby taki zapach świeżego owocu, bo zauważcie, kiedy wysuszymy owoc, to on ma aromat suszonego owocu. Na przykład suszone jabłko nie smakuje jak świeże jabłko, za to liofilizowane jabłko po namoczeniu zaczyna smakować jak świeże jabłko i to mnie zachwyca. W ten sposób możemy to zrobić. Ja jestem bardzo ciekaw, co wy wymyślicie i co byście komponowali, ale ja dzisiaj się bawię sam, wy możecie na to patrzeć, więc ja przygotuję mieszankę swoją. Jak to zrobić? No oczywiście po prostu bierzemy jakąś michę, wsypujemy, mieszamy, robimy troszeczkę. Najlepiej sobie to zaparzyć w jakiejś małej czarce, w jakimś niedużym naczyniu, spróbować wyciągnąć wnioski, stwierdzić, tego na przykład nie za bardzo czuję, tego jest za dużo, a w ogóle to herbaty nie czuję, dam więcej i poprawiamy. Po kilku próbach dochodzimy do czegoś, co nam się podoba i wtedy oczywiście robiąc cały czas notatki, możemy zrobić tego dużo dla wszystkich albo duży zapas dla siebie. Ja nie będę się tak zabawiał, ponieważ ja od razu wsypię do zaparzacza i będziemy od razu sobie parzyć. Więc zaczynamy. Herbata czarna, cejlońska. Dość wyraźna i przyjemna. Nie powinna się zdominować tymi składnikami różnymi, ale też no, nie powinna być aż tak intensywna, żeby je przyćmić. Ja chciałbym zrobić coś w stronę szarlotki, ponieważ bardzo lubię szarlotkę, więc zacznę od cynamonu. Cynamon lubię i cynamonu nie żałuję, ale nie chcę też, żeby był jedynym, co tam mamy. Cynamon musimy trochę potuć. Co ważne, nie mielimy go całkiem na proszek, ani na jakieś bardzo drobne części, no bo będziemy mieli mętny i bardzo ostry napar. Ale nie możemy też całej takiej laski dać, bo po pierwsze jest za dużo, a po drugie będzie to no, niewygodne do parzenia i w ogóle będzie to źle wyglądało. Więc robimy po prostu trochę takich okruchów, drzask, ale tak, żeby nie przeleciały przez sitko. Robimy przy tym bałagan. A spróbujemy teraz trochę tego wsypać. Takie kawałki. Myślę, że wystarczy. I żeby była szarlotka, jabłuszko.
liofilizowane jabłuszko w takich kosteczkach. Swoją drogą powiem na marginesie, że bardzo lubię zrobić sobie takie kosteczki ze świeżego jabłka i wsypać do naparu herbacianego, tak jak się dodaje cytrynę na przykład, czy pomarańcze. Polecam, spróbujcie. Dajemy tego... O, nie żałujmy, to będą główne składniki. Cynamon i to jabłuszko. Myślę, że okej. Odrobinę imbiru. Nie za wiele. Może trochę, to jest dość ostre. Jeden goździk, nie więcej. Tak myślę, że będzie ciekawa łącznie nuta. No i żeby mi to tutaj jakoś się ładnie jeszcze prezentowało, to dorzuciłbym coś pięknego. Może właśnie te buławatki moje ulubione. Są pięknie niebieskie. One nie wpłyną jakoś szalenie na smak tej mieszanki, ale na pewno będzie to się dobrze prezentowało, ładnie wyglądało. No, mnie się to tutaj podoba. Mieszamy i parzymy. Zaparzanie takiej mieszanki nie odbiega znacznie od parzenia po prostu czarnej herbaty. Na co warto zwrócić uwagę, to to, żeby parzyć odrobinkę dłużej albo dodać odrobinę więcej suszu, ponieważ znaczna część nie jest herbatą, więc trudno będzie uzyskać intensywny herbaciany napar, jeżeli zastosujemy dozę jak do zwykłej czystej herbaty. Ale tutaj to jest kwestia, czego i ile dodamy. Ja z doświadczenia wiem, że wagowo, pamiętajcie, ja się tutaj zabawiam od tak na oko, ale jak będziecie robić swoją mieszankę razem z notatkami i z wnioskami, to oczywiście trzeba to ważyć, ile czego daliśmy. To z doświadczenia powiem wam, że tak wagowo warto nie przekroczyć proporcji pół na pół, czyli herbata gdzieś powiedzmy 2 gramy, no to reszta wszystkiego w sumie również 2 gramy. Oczywiście takich małych porcji nie mieszamy, no bo jak tutaj zrobić 2 gramy z kilku rzeczy jednocześnie, więc raczej robimy od razu więcej, ale nie bardzo dużo, no bo gdybym całego słoika użył, no to oczywiście by się to zmarnowało. Napar się robi, pięknie już pachnie, więc myślę, że zrobiłem jak trzeba. Jestem ciekaw, jak wy widzielibyście swoje kompozycje. Ja mam kilka takich wypróbowanych swoich smaczków, ta szarlotka to jest taki mój faworycik, ale na przykład truskawka, róża i odrobina pieprzu, którego tutaj nie mamy, super się komponuje moim zdaniem z zieloną herbatą. Do białej wybieram raczej takie delikatniejsze kwiatowe rzeczy, ale zaskoczyło mnie, jak fajnie pasuje porzeczka albo jeżyna z białą herbatą, a yerba mate na kwiatowo. Podoba mi się z różą, podoba mi się z kardamonem, z odrobiną może jakichś takich kwiatowo-owocowych rzeczy. No i zioła, mięta, eukaliptus, anyż, bardzo mi pasują do yerby. Myślę, że każdy gdzieś coś dla siebie znajdzie. Oczywiście to, co tutaj mamy, to jest tylko niewielka próbka tego, co w ogóle możecie dodać do swoich herbat. Właściwie wszystko, co wam przyjdzie do głowy i co tylko uda wam się kupić. Myślę, że już chcę kosztować. Powinno być fajne. Zauważcie, napar jest łagodniejszy. No, nie jest tak ciemny, jakby była to sama herbata, ale pachnie pięknie i herbatą, i przede wszystkim cynamonem. Może jednak trochę przesadziłem. O, tak szarlotkowo. To mój pomysł na jesień i święta. Piszcie do nas, albowiem ciekawi jesteśmy, czy próbowaliście robić samemu mieszanki, czy uważacie, że to fajny prezent i czy macie jakieś swoje fajne, wypróbowane pomysły. Mój czarna herbata, cynamon, jabłuszko, imbir, odrobina goździka i dla ozdoby buławatek nazwałbym to jesienne szarlotki na przykład. Zresztą nie wiem, każdy ma prawo wymyślić swoją ulubioną nazwę do swojej ulubionej herbaty.